będąc tu w Puławach i będąc świadkiem odbioru tych instalacji, czuję się obywatelem świata. Obywatelem świata, który z dumą patrzy tutaj z tej naszej puławskiej ziemi i z godnością i z wielką siłą. No i czuję potęgę, ponieważ tak jak mówiłem na spotkaniu z gośćmi, tego typu przedsięwzięcia otwierane 4 w jednym momencie, to tego typu rzeczy dzieją się dzisiaj może w Chinach, na Bliskim Wschodzie, Dalekim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, a nagle w Puławach 4 potężne kompleksy służące różnym celom. Ochrona środowiska plus produkcja nawozowa, instalacja odsiarczania spalin, instalacja produkcji nawozów płynnych, super nowoczesnych, dających nową drogę możliwości rozwoju polskiego rolnictwa w kierunku upraw przemysłowych, kompleks logistyczny służący klientom, więc poprawie efektywności, dialogię z rynkiem. I trzecia rzecz, czwarta rzecz, o której my mówiliśmy, to jest sprężarka powietrza. No potężne przedsięwzięcie. Ja odsiarczanie. Ja mam nawozy płynne. Nowy kompleks nawozowy. Gratuluję. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Puławy pokazują, że są dobrze zarządzane, że są mądrze zarządzane, że myślą o zyskowności swojej produkcji, swojej działalności, ale myślą roztropnie w kategoriach ucieczki do przodu, tak? Nowe instalacje, nowe miejsca pracy, stabilna przyszłość i to jest taka puławska duma. Mam także taką dumę regionalną, bo jesteśmy filarem rozwoju gospodarczego regionu. Ale to, co dzisiaj jest dla mnie takie szczególnie ważne w związku z tym, że od niespełna kwartału pełnię zaszczytną funkcję dla mnie współpracownika pana premiera jako minister Skarbu Państwa, to jest duma z polskiej gospodarki. Szczególnie, że często niektórzy opowiadają nam, jak to jest ta rzeczywistość czarną kreską malowana, jak stoimy nad jakąś przepaścią. Polska nie była nigdy tak silna gospodarczo od wieków i nigdy nie była tak wolna i w tym zakresie wydaje mi się, że to jest szczególnym powodem do domy jako Polaka. Nowy kompleks nawozowy, w ramach którego uruchomiono instalacje do produkcji nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu oraz nowe centrum logistyczne dla nawozów granulowanych to efekt wcześniejszego rozwoju potencjału Puław w zakresie produkcji mocznika. Na nowych instalacjach będą produkowane nowe nawozy na bazie mocznika i siarczanu amonu Pulgran, Pulgran S, Pulaska, RSL S. Realizacja projektów inwestycyjnych była poprzedzona międzynarodowymi badaniami nawozowymi pod egidą spółki. Instalacja odsiarczania spalin to kolejna nowoczesna inwestycja proekologiczna w Puławach, a zarazem źródło siarki do wytwarzania nowych nawozów płynnych i granulowanych. Inwestycje te wymiernie wzmocnią pozycję Puław i całej grupy Azoty na rynku krajowym i europejskim. Odsiarczanie spalin metodą amoniakalną z instalacji elektrociepłowni wykonane zostało według technologii firmy Masurex Environmental Technologies oraz Instytutu Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. Instalacja pozwoli na obniżenie koncentracji stężeń SO2 z 3000 mg na metr sześcienny do poziomu poniżej 200 mg na metr sześcienny i zwiększy potencjał wytwórczy siarczanu amonu do maksymalnie 40 tysięcy ton na rok. Dzięki nowej instalacji spółka w pełni spełnia rygorystyczne normy emisji siarki w spalinach. Na realizację tej proekologicznej inwestycji spółka pozyskała 20 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowe centrum logistyczne wyposażone jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton na godzinę i magazyn, który może pomieścić nawet 13 tysięcy ton nawozów. Zrealizowano pod nadzorem pionu inwestycji Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. W ostatnich 5 latach ponad 1,2 mld milionów wydaliśmy na inwestycje. Dzisiejsze 3 inwestycje, które oddajemy do użytku, to jest odsiarczanie spalin, nowy kompleks nawozowy, centrum logistyczne dla stałych nawozów i nawozy płynne Pulaska RSMS.
Więc są to bardzo ważne inwestycje dla rolnictwa, dlatego że odsiarczanie spalin jest to wyjątkowo inwestycja w ochronę środowiska. Niemniej jednak poszliśmy w metodę amoniakalno-mokrą i nie uzyskujemy, jak w całej Polsce, gipsów, z którymi już nie wiadomo, co robić, tylko uzyskujemy siarczan amonu dla rolnictwa. Jest to dobry nawóz, który już produkujemy przy okazji produkcji kaprolaktamu, również siarczan amonu. Jeżeli chodzi o nowy kompleks nawozowy, to Pulaska, to jest płynne nawozy, wpisują się w płynne nawozy na bazie mocznika i siarczanu amonu z dodatkiem siarki, której w glebach jest brak, i jest to nowy nawóz chętnie stosowany i sprawdzony w gospodarstwach rolniczych. Centrum logistyczne to jest tylko pierwszy etap dla stałych nawozów nowego kompleksu. Tam będziemy produkować Pulgran, Pulgran S, czyli też stałe nawozy z dodatkiem siarki na bazie również mocznika i siarczanu amonu. Właśnie z tej nowej instalacji odsiarczania spalin. Grupa Azoty to jest grupa, która musi zwiększać swoją rolę, nie tylko musi określić swoją tożsamość na rynku polskim, europejskim, światowym. Wszystkim jesteśmy filarem energetycznym, filarem dla bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego Polski. Ważnym elementem rozwoju europejskiej gospodarki, ale również musimy mieć swoje miejsce i swoją wyraźną gdzieś tam kropkę, jeśli chodzi o działania międzynarodowe. Ta internacjonalizacja też po nas czeka, czyli musimy być aktywni i proaktywni. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na inwestycjach organicznych w całej grupie, a doświadczenia Puław będą świetnie służyły wszystkim.